W miniony poniedziałek w Chrzanowskiej Bibliotece rozpoczęto czwartą już edycję majowej zbiórki książek. W tym roku zbierane są książki dla dzieci. Po zakończeniu akcji organizatorzy przekażą je do chrzanowskich przedszkoli, ale także do Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny. Każdy może przyłączyć się do tej zbiórki. Swoje ulubione bajki z dzieciństwa przekazała już europosłanka Róża Thun, która podczas inauguracji akcji czytała przedszkolakom o przygodach sympatycznego Mikołajka. Książka, którą dzisiaj czytałam, to jest książka mojego dzieciństwa. Czyli? Sępej gościnny Mikołajek oczywiście, mojego późniejszego dzieciństwa niż tych małych dzieci, którym czytałam, ale chyba cały ten pomysł, żeby zachęcać wszystkich innych, siebie samego i innych, żeby dzielić się książkami, żeby oddawać książki, żeby ruch robić wokół czytelnictwa, ta współpraca z przedszkolami, ze szkołami, które przychodzą do bibliotek, to jest najważniejsze w tym wszystkim i to jest znakomite. Czym byśmy byli wszyscy razem bez lektury, bez książek, bez znajomości świata i bez umiejętności dobrego używania języka. Maluchy z zainteresowaniem śledziły losy Mikołajka. Organizatorzy akcji liczą, że dzięki powiększeniu księgozbiorów w przedszkolach książka będzie często towarzyszyła im podczas zabaw. Tym bardziej, że jest szansa, iż w tym roku uda się zebrać jeszcze więcej książek niż w latach poprzednich. Tylko w ubiegłym roku podczas majowej zbiórki darczyńcy przekazali ponad 4000 woluminów. W tym roku zainteresowanie akcją już jest ogromne. Wśród przekazywanych woluminów są zarówno te mało znane pozycje, jak i bestsellery czytelnicze ostatnich lat. To są bardzo różne książki, od najmłodszych przedszkolaków, przez starsze dzieci, aż po lektury szkolne. Bardzo się z tego cieszymy, bo odbiorcami książek są zarówno właśnie małe dzieci, czyli przedszkolaki, jak i dzieci starsze, wychowankowie powiatowego ośrodka. Także mam nadzieję i już się cieszę na to, że będziemy mieli co podzielić. Książki zbierane są m.in. w szkołach. Ponad 100 egzemplarzy bajek, wierszyków i innych wydawnictw dziecięcych przekazali już uczniowie pierwszego gimnazjum w Chrzanowie, którzy przyszli w dniu oficjalnego rozpoczęcia zbiórki. Organizatorzy akcji liczą też na wsparcie wydawnictw dla dzieci. Skierowaliśmy prośby do ponad 30 krakowskich, małopolskich wydawnictw z prośbą o przekazanie książek. Do tej pory odpowiedziało nam 5 wydawnictw. Czekamy również na książki, jak w ubiegłym roku, książki z dedykacjami od ludzi kultury. Do udziału w akcji zaproszono wszystkich tych, którzy kochają książki i chcą się nimi podzielić. Można je przynosić do chrzanowskiej książnicy i biura europoseł Róży Thun na Alei Henryka. Organizatorzy akcji proszą jednak, by książki były w dobrym stanie. Książka szczytana jest książką dobrą. Chodzi o to, żeby właśnie nie była jakaś rozwalająca się, tak zniszczona bardzo i albo w ogóle nie nadająca się do użytku. Żeby nadawał się do czytania, żeby drugi czytelnik z chęcią po nie sięgnął. Pomysłodawcą majowej zbiórki książek jest Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, które od 4 lat organizuje ją przy współpracy bibliotek. Akcja objęła województwa małopolskie i świętokrzyskie, ale tylko w Chrzanowie w tym roku zbierane są książki dla dzieci. Zbiórka potrwa do końca maja.